Budżetowe szlifierki taśmowe mają to do siebie, że są głośne, często awaryjne, bardzo często niszczą od wewnętrznej strony taśmy i nie widać, w jaki sposób później założyć tą taśmę. Nie każdy z Was wie. Mamy tutaj nasz papier, który jest na jako pas bezkońcowy i tutaj w tym momencie wszystko ładnie, pięknie jest, gdy papier jest nowy. Jeżeli jest nowy, to od wewnętrznej strony mamy tutaj jasno i wyraźnie pokazane, w którą stronę ma się kręcić taśma na naszej szlifierce. Ale co jeżeli mamy taśmę już taką zużytą i no niespecjalnie widać, ona tutaj jest bardzo już zniszczona. Zresztą ten większy czołg, coś mu tam nie pasi. Czytałem dużo recenzji na temat tego, że jest do bani. Ale my nie o tym. Co jeżeli nie mamy już, starły nam się tutaj te znaczniki, w którą stronę ma się to kręcić? Nic prostszego. Patrząc na naszą taśmę, widzimy, że w jednym miejscu jest klejona. I teraz w którą stronę należy zakładać taśmę, żeby było poprawnie? Pokażę Wam to na przykładzie dłuta i tej samej taśmy. Jeżeli dłutem przejeżdżamy w jedną stronę, to może być naprawdę coś innego, też śrubokręt. Ja mam akurat nie tutaj dłuto, takie bardzo budżetowe. One dojeżdża nam do jednego miejsca i one nam się tutaj blokuje. To znaczy się, że jeżeli nam się blokuje, musimy tą taśmę odwrócić. Jeżeli przejedziemy w ten sposób, materiał nam będzie z tej taśmy spadał. Chodzi właśnie o to, żeby materiał obrabiany z tej taśmy spadał, a nie wchodził nam, że tak powiem, po schodach. Jeżeli będzie nam wchodził po schodach, to w tym momencie, w bardzo krótkim czasie, dłuto wbije mi się w te miejsce klejone i nic z tego nie będzie. W naszej szlifierce mamy dwie rolki. Jedną rolkę luźną, która jest rolką regulacyjną, oraz drugą rolkę, która jest rolką, można powiedzieć, gumową, i to jest rolka napędowa. I teraz jeżeli mamy maszynę do góry nogami, to w którą stronę powinna się kręcić nam taśma? Taśma powinna nam się kręcić w tą stronę. Zawsze w tą stronę. W tą. Jeżeli mamy taśmę i nie wiemy teraz, jak założyć, no to jeżeli nam się ma kręcić w tą stronę, to w tym momencie musimy sobie przymierzyć taśmę tutaj z tym naszym łączeniem i tutaj mamy element wyżej, a tu mamy element niżej. To znaczy się, taśma została naklejona na drugą stronę i teraz należy w taki sposób założyć taśmę. Możemy sobie jeszcze w międzyczasie sprawdzić poprzez delikatne naciśnięcie guzika zasilającego i zobaczyć, w którą stronę nam się kręci rolkę, jeżeli nie jesteście pewni. Kręci się w tą stronę i papier idzie tak i idzie z powrotem. I tak się kręci w koło naokoło. Dlatego, tak jak mówię, tu mamy wyżej, tu mamy niżej. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby materiałem szlifowanym nie uderzać tutaj w tą krawędź. Proste, proste. Mam nadzieję, że wszystkim wyjaśniłem i rozjaśniłem, co i jak, jeżeli chodzi o te papiery ścierne. Więc do dzieła. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Nara, ciao.